pojawi się 100 nowych hulajnóg. Co pan o tym myśli? I czy sam pan korzysta z takiego środka transportu? To oczywiście, że tak, jak najbardziej. Jest to dla mnie rewelacyjny sposób na przede wszystkim zmniejszenie korków w mieście, no bo tak jak dzisiaj odstawiłem sam samochód i nie generuję tych korków. Dzisiaj elektromobilność w Łodzi dopiero jakby wchodzi w fazę rozwoju, a wiadomo, że takich miast jak Kraków, Wrocław czy Warszawa nam jeszcze trochę brakuje, więc musimy wspierać każdy biznes, który będzie chciał wspomóc rozwój. Konkurencyjność jest jak najlepsza dla mieszkańców. Jesteśmy nastawieni na to, żeby się rozwijać. Liczymy na to, że w następnym sezonie tych hulajnóg na naszym mieście będzie dużo więcej. Ja jestem łodzianinem, więc widzę na co dzień tak naprawdę z jakimi trudnościami zmagają się ludzie, którzy chcą podróżować po mieście. Chcemy tak naprawdę rozwiązać ten problem. Chcemy, żeby coraz więcej ludzi przerzucało się na elektromobilne rozwiązania. Liczymy na to, że łodzianie, tak jak inne miasta w Polsce, podłapią tą modę. Chcemy edukować, chcemy przede wszystkim mówić o tym, że trzeba jeździć bezpiecznie, trzeba zastanowić się dokładnie, w jaki sposób funkcjonować, żeby nie było jakichś problemów tutaj na drodze. Hulajnoga, zarówno jak i rower, to jest tylko narzędzie w ręku użytkownika. Jeżeli po prostu źle go użytkujemy, jeżeli nie jeździmy ostrożnie tak samo jak i samochodem, przecież samochodem mamy możliwość pojechania nawet 200 km na godzinę, a po mieście wiadomo, że byłoby to bezsensem, aby tak użytkować to narzędzie, jakim jest samochód, czyli hulajnoga. Można jeździć spokojnie, można jeździć jak wariat. Wszystko zależy od użytkownika. Popycham się, wciskam starty, jadę. Jeżeli chcę się zatrzymać, to wciskam przycisk stop, ona się zatrzymuje. Mogę też również hamować błotnikiem, to jest hamulec tylny, który również spełnia tą swoją funkcję. Zostawiam ją w strefie. Czyli ja mogę, jest w aplikacji dostępna strefa, w której hulajnogę można wypożyczyć i zostawić. Mogę wyjechać poza tą strefę, gdzieś coś jechać, załatwić, ale końcowe, finalne zakończenie musi się odbyć w strefie.